Cześć. W dzisiejszym odcinku Pasja na krawędzi będzie szybko, a to za sprawą toru Silesia Ring i tej pięknej korwety C7. Ale to nie wszystko, będzie też mocno. Korwetta ma potężny silnik V8 o pojemności 6,2 litra. No i mamy wyjątkowego gościa. Mega dziewczyna, mistrzyni świata, mistrzyni olimpijska i mistrzyni Europy. Za chwilę spotkam się z Natalią Partyką. No cześć Natalia. Cześć. Hej. Strasznie się cieszę, że jesteś. Jak Ci się podoba nasza dzisiejsza fura? No bardzo mi się podoba. Naprawdę już się nie mogę doczekać, aż się przejedziemy. Mamy napęd na tył, 460 koni, także chyba Ci się spodoba. Na pewno. No to zapraszam do środka. Bardzo się cieszę, że jesteś. Dziękuję Ci, że przyjęłaś zaproszenie do naszego programu. No i słuchajcie, no dziewczyna jest niesamowita. Znamy się tam z dawnych czasów, na jakichś imprezach się widzieliśmy, prawda? Z tego, prawda? Co pamiętam, to się poznaliśmy chyba u pani Anny Dymnej na... Dokładnie, w Krakowie. Krakowskim rynku. Krakowie. Kilka lat temu na pewno. No i tak, nie dałem rady w ogóle zapamiętać wszystkich medali, które osiągnęłaś. No ale tak na szybko. Paraolimpiada, Ateny 2004. Czekaj, muszę Pekin to... 2008. Londyn 2012, Rio de Janeiro 2016, tak jest, złoto. Się, tak. No to jest mega, paralimpiada, później Mistrzostwa Świata, tak? No to mamy Pekin, Guangli i Montreal. Chyba Mistrzostwa tak. Świata chyba, i też same się, złoto. Chyba się zgadza też. To jest no nie do wiary. No i oczywiście sukcesy też, stałaś na pudle wielokrotnie na Mistrzostwach Europy. Także słuchajcie, to będzie niezły wywiad. No wiesz, już mam niezły staż, no to dlatego. Dokładnie. Jak Ci się podoba nasz samochód dzisiejszy? No nie będę ukrywać, że mi się bardzo podoba. Kolorek? Pierwszy raz jadę takim autem. Kolor zbliżony do mojego. Także naprawdę prezentuje się bardzo, bardzo fajnie. Jest spoko, nie? Debiutuję w takim aucie, debiutuję na torze. A, pierwszy raz na torze jesteś? Pierwszy raz. No to dobra. Nie będziesz się bała, jak tam go troszkę dociśniemy? No zobaczymy, mam nadzieję, że nie. Nie, z tobą się nie będę bała. Okej. Okay. No to co trzeba zrobić w takim razie, żeby osiągnąć aż tak wiele jak ty? No to jest dobre pytanie. W sumie odpowiedź chyba na to pytanie jest bardzo prosta, bo po prostu trzeba ciężko pracować. Okej. Okay. To jest klucz do wszystkiego tak naprawdę. No wiesz, ja już dosyć długo gram, bo przeszło 20 lat. Zaczęłam grać, jak miałam 7 lat. Także byłam no, dzieciakiem, ale tak naprawdę od samego początku trenowałam systematycznie. Później im byłam starsza, tym trenowałam więcej. No po prostu, każdego dnia ciężka robota. A mówisz tutaj tylko o tym, o treningu na, powiedzmy, na sali, tak? Na hali, gdzie trenujecie, czy też jest to jeszcze jakaś ciężka no, robota? Jest to, no wiadomo, że najwięcej rzeczy musimy zrobić na tenisowej sali. Głównie no, pierwsze lata treningów no to jest nauka podstawowych uderzeń, w których masz po prostu w tenisie bardzo dużo, bo jest to niestety techniczna dyscyplina i ciągle jest coś nowego, czego możesz się nauczyć, co możesz udoskonalić, więc naprawdę to jest ciężko, często taka monotonna, żmudna praca. No ale po prostu systematyka, ciężka praca, tak samo przy stole, jak i poza stołem. Też ja zawsze powtarzam, że trzeba mieć też trochę szczęścia w życiu. W moim przypadku w karierze sportowej też ja uważam, że miałam szczęścia dużo do ludzi, którzy gdzieś tam wokół mnie od samego początku byli, bo po prostu oni we mnie uwierzyli, nikt mnie nie przekreślił. Trenerzy, którzy mieli ze mną kontakt od samego początku, coś tam we mnie zobaczyli, po prostu umożliwili mi trenowanie i rozwój. No i to po prostu wszystko szło tak jakby naturalnie. Rozwijałam się, uczyłam się nowych rzeczy. Aha. Najpierw przegrywałam, później czasami coś zaczęłam wygrywać, wygrywałam coraz więcej, coraz bardziej mnie to bawiło. No i widzisz, 20 lat stuknęło nie wiadomo kiedy. No dokładnie, dokładnie. Słuchaj, zaczynamy właśnie pierwsze kółko na torze Silesia Ring. Właśnie teraz wyjeżdżamy na prostą startową. To co, damy trochę do pieca? No dawaj. Okej. Fajnie się rozpędza? To niczego sobie. Jeszcze będziemy mieli okazję go troszkę... Jak sobie mówię, z wrażenia, to jest...
Okej. A w ogóle masz prawo jazdy i czym są dla Ciebie samochody? To jest taki środek do przemieszczania się, czy lubisz je trochę bardziej? Mam prawo jazdy. Z tego, co pamiętam, to robiłam, jak miałam około 19 lat chyba. Jakoś w klasie maturalnej. Po maturze było mi auto potrzebne do poruszania się, do tego, żeby się jeszcze bardziej usamodzielnić. Nie będę ukrywać, że bardzo, bardzo znam się na samochodach, trochę ogarniam, ale nie aż tak dużo. No. A czym jeździsz na co dzień? Na co dzień jeżdżę Volkswagenem Beetlem. O, no to też taki fajny model. Fajne autko. Nie jeździsz jakieś całkiem nudne. Niezły silnik nawet ma, no nie taki jak ten, wiadomo, ale fajnie też się zbiera, jestem zadowolona. Jest, wiadomo, jak to każda kobieta też patrzy na to wszystko w ten sposób, że auto musi mi się podobać. Także jestem jak na razie zadowolona. Wracamy trochę do tenisa. Czytałem, że w wieku 7 lat pierwszy raz spotkałaś się jakby z tym sportem. Tak. Byłaś na treningu u siostry, no i jakby dostałaś paletkę do ręki, spróbowałaś i później w zasadzie rozpoczęłaś robić to jakby systematycznie, zaczęłaś trenować i 13 lat potem stanęłaś na podium Mistrzostw Europy i byłaś pierwszą Polką w tej kategorii, która osiągnęła tak znaczący tytuł, tak duży. Co wtedy czułaś? Bo tak trochę przetarłaś szlaki. Pokazałaś, że się da. Chodzi Ci też o to, jak łączę granie w sporcie osób niepełnosprawnych z graniem razem z pełnosprawnymi, tak? To też, ale bo zapomniałem dodać, że to było w kategorii osób sprawnych, nie? Więc tak, tym bardziej. Tak, tak. I no i na pewno to było takie wow chyba, tak? No, tak mi się wydaje. Nie da się ukryć, że wyróżniam się na tle innych zawodników, bo właściwie jako jedyna na świecie łączę granie w sporcie paraolimpijskim z tym graniem w sporcie olimpijskim. I łączę to tak dobrze, bo jest kilka zawodniczek czy zawodników, którzy też próbują, ale mają mniejsze umiejętności, nie mogą nawiązać walki z zawodnikami pełnosprawnymi. No ja po prostu miałam to szczęście, że od początku trafiłam do klubu z zawodnikami pełnosprawnymi, a trenerzy, którzy w tym klubie byli, znali też osoby, które działały w klubach dla osób niepełnosprawnych. Mhm. Także oni się od razu, jak się pojawiłam, zgadali, powiedzieli, że jest taka dziewczynka, która zaczęła grać, że coś z niej może być. No i tak to wszystko fajnie funkcjonowało, bo miałam więcej możliwości do treningu, bo grałam ze swoimi rówieśnikami, z pełnosprawnymi dzieciakami, ale też często wyjeżdżałam na jakieś obozy z osobami niepełnosprawnymi, także miałam dwa w jednym, miałam tego wszystkiego dwa razy więcej, miałam się od kogo uczyć i sportowo, ale też fajne życiowe doświadczenie. No i to tak wszystko szło. A nie z czujesz... roku na rok coraz lepiej. Właśnie, jak już jesteśmy przy tym, że grasz też z osobami sprawnymi, nie czujesz wtedy takiej większej presji? Albo większego stresu? Nie, wiesz co, jest wręcz odwrotnie. Na początku większość startów miałam w sporcie paraolimpijskim, no bo mój poziom jeszcze nie był na tyle wysoki, żebym się kwalifikowała na jakieś turnieje osób pełnosprawnych. I tam dosyć szybko zaczęłam wygrywać. Właściwie już po kilka razy wygrałam wszystko, co się da, i Mistrzostwa Europy, Świata i Igrzyska. Więc teraz na każdym kolejnym turnieju na tych medali bronię. No i każdy kolejny Igrzyska to jest coraz większy stres. Wierz mi, że... Czyli większy masz stres na Igrzyskach dla paraolimpijskich niż na... Tak, niż na olimpijskich. Na olimpijskich wiadomo, wychodzę do stołu, jest pierwszy mecz, pierwsze piłki, jestem sztywna, ale szybciej mi to przychodzi niż na Igrzyskach paraolimpijskich. Na paraolimpiadzie to jest po prostu coś niesamowitego. No rękę mam jak z kamienia. Wow. Gram dużo, dużo gorzej, a dopiero później gdzieś tam się rozkręcam, ale to naprawdę jest dużo później niż normalnie. Zawsze się śmieję, że właśnie osiwieję przez te paraolimpiady, bo dużo, dużo zdrowia, nerwów mnie to kosztuje. Zresztą nie tylko mnie, ale wszystkich kibiców, którzy myślą, że ja wygram właściwie szybko i z łatwością, a się okazuje, że czasami są jakieś, takie ciężkie sytuacje, że się wszystko rozstrzyga w końcówkach setów. No, także wszyscy chcą się mi dobrać do skóry, wszyscy chcą ze mną wygrać, bo to by było coś. No ja muszę się, dzielnie bronić, na razie daję radę. Może to jest trochę dlatego, że jak, na... Igrzyskach dla jakby olimpijskich, to tak naprawdę
Tylko możesz, znaczy no, wydaje mi się, że to muszę. Było, no właśnie, nic nie musisz, tylko możesz, tak? Jasne. Udowodnić jeszcze więcej, chociaż teraz po tym wszystkim, co masz za sobą, to już tak powoli. No ale na początku pewnie tak było, że to było coś dla ciebie takiego, że miałeś większy luz, bo tak właśnie jak powiedziałaś, że nic nie musiałaś na siłę, mogłaś coś udowodnić, bardziej stresowały się pewnie twoje rywalki, które gdzieś tam... Wiesz, też to, że zakwalifikowałam się na Igrzyska Olimpijskie, to jest bardzo dużo. Chciałbym cię zapytać o Igrzyska w Pekinie, bo dużo jest informacji w sieci o tym, że kiedy pojechałaś na Igrzyska właśnie w Pekinie, no to Chińczycy osiadli na twoim punkcie i tak trochę zmieniłaś ich wyobrażenie o tym sporcie. U nich to jest sport narodowy, tak? Nagle przyjechała dziewczyna z Polski i rozwaliła system. No poniekąd tak było. Rzeczywiście, jak pojechałam na Igrzyska w Pekinie, to było wielkie wow. Jak po raz pierwszy występowałam tam na Igrzyskach Olimpijskich, później grałam na Igrzyskach Paraolimpijskich i w Pekinie na Igrzyskach Olimpijskich grałam tylko w turnieju drużynowym i wiesz, tak wszyscy myśleli, że no, dostanę tęski od wszystkich dziewczyn, z którymi gram, ale ja byłam naprawdę w dobrej formie, byłam tak zmotywowana, że oczywiście od pierwszej piłki gryzłam, z tyłu walczyłam i napsułam krwi z zawodniczką ze ścisłej czołówki światowej i wtedy właśnie, co jest fajne w Chinach, ludzie to potrafią docenić, zawodnicy to potrafią docenić, media to potrafią docenić, oni żyją tą dyscypliną, oni no, uwielbiają tenis stołowy. Czyli nie było takiej mega zazdrości, tylko po prostu szacun? Nie, dokładnie był szacun, ta dziewczyna naprawdę coś potrafi i może coś z niej będzie. I później na paraolimpiadzie zrobiłam swoje, wygrałam z nią, wygrałam z Chinką, także było no, sala pełna Chińczyków, wiesz, kibice, a ja biłam Chinkę, wygrałam 3-0. Ale co fajne, właśnie nie było wielkiego, wiesz, smutku na sali, że wygrałam z ich zawodniczką. Były brawa. No po prostu był szacun, że dałam radę. Ona chyba musiała później chodzić w worku na głowie. Ona była trochę smutna. Jakie emocje ci wtedy towarzyszyły? Bo słyszałem, że nie mogłaś dojść nawet na salę, bo tyle ludzi cię zaczepiało, zadawało ci w kółko te same pytania, no tak? Prawda, I wiesz, no i zastanawiam się, czy na ile to było inne od tego, co było u nas w Polsce, bo chyba jednak aż tak... Wiesz, to jest zupełnie inny świat, to jest jakiś kosmos. Zawsze jak wychodzimy, jest jedno wejście na salę, jest jedno wyjście z sali, z tej areny sportowej, gdzie są stoły. Zawsze trzeba przejść przez strefę dla mediów i po pierwszym meczu ja z tej strefy dla mediów wychodziłam z dobrą godzinę. Wszyscy, po prostu była kolejka dziennikarzy, wszyscy chcieli ze mną porozmawiać. No i tak cierpliwie po metrze się przesuwałam, odpowiadałam na wszystkie pytania, często te same, jakie mi zadawali. Ja byłam w szoku. Czegoś takiego się nie spodziewałam. Też było niesamowite to, że zawodnicy chińscy grali w tym samym czasie też mecze i oni wyszli wcześniej z tej strefy dla mediów niż ja, także to było coś, co normalnie nie miało prawa się wydarzyć, także naprawdę to było coś niesamowitego i takie rzeczy dzieją się tylko i wyłącznie w Chinach, bo bomba. Są kraje europejskie, gdzie tenis stołowy też jest doceniany, ale Chiny to jest zupełnie inny świat. Na ile cię to napędziło tak do dalszego wyznaczania celów kolejnych i do treningów? No to mi dało mega wielką motywację. No jasne, wiadomo, że mogło mi tam pójść lepiej, mogłam wygrać więcej, mogłam, nie wiem, urwać jednego seta więcej, ale byłam bardzo zadowolona ze swojej postawy, ze swojej formy. Nabrałam nowego doświadczenia, też zobaczyłam, jak to jest rywalizować na najważniejszej dla każdego sportowca imprezie. Poniekąd spełniło się jedno z moich marzeń i chciałam więcej. Dokładnie. To jest tak, że bomba. Jak zasmakujesz tego raz, to chcesz więcej i więcej. Masz już taki mały nauk? No, wiadomo, że tak śmiało mogę powiedzieć, że tak, przyznaję się. Mam na pewno, zresztą pewnie też tak masz. Myślę, że też to byś potwierdził, że jak już zimę coś zaczniesz... Zimę ciężko przetrwać. No właśnie. Ja na szczęście mogę grać cały rok. Także, no, widzisz, ty masz trochę gorzej. Natalia, no masz też mega, mega doświadczenie już teraz. Jesteś długo w tym sporcie, ale dzięki temu wiesz też, jak dużo trzeba poświęcić, jakie są wyrzeczenia, żeby prowadzić taki tryb życia. No i co o tym myślisz? No i też jak widzisz siebie teraz, jakby z takim bagażem doświadczeń? Wiesz co, ja myślę, że tenis stołowy, ta kariera sportowa, zawodowa, to jest najlepsze, co mi się w życiu mogło przytrafić. No, super. Ja myślę, że
każdy młody dzieciak chociaż w jakiś sposób powinien mieć kontakt ze sportem, bo nic tak dobrze nie uczy i nie przygotowuje do późniejszego życia jak sport, bo w młodym wieku uczysz się po prostu wielu rzeczy i wygrywasz i przegrywasz i musisz mieć świadomość, że trzeba ciężko pracować. Dokładnie. Odnajdujesz się w stresie, sam podejmujesz decyzje. To jest po prostu milion rzeczy, z którymi musisz się nauczyć sobie radzić. Także to jest coś wspaniałego, że ja miałam okazję trafić do tego sportu i że w tym wszystkim tyle lat wytrzymałam, bo myślę, że to mnie po prostu kształtowało jako człowieka. No mam już długi staż, gram bardzo, bardzo długo i jeszcze zamierzam karierę kontynuować, jeszcze bym nie chciała kończyć. Mam teraz 28 lat, także myślę, że mniej więcej około 10 jeszcze spokojnie mogę pograć. Wiadomo, że nie wiadomo. Zależy to od tego, co będę... może jak moje ciało będzie funkcjonować, o tak. Czy po prostu będę zdrowa na tyle, żeby w pełni móc grać na 100%. A później na pewno też chciałabym coś robić w sporcie, bo myślę, że jestem w tym tak długo, to jest właściwie całe moje życie, że ciężko byłoby mi się odnaleźć w takim już późniejszym życiu bez aktywnego grania. Tak, no właśnie. Bez sportu w ogóle. Bo też na początku mówiłaś, że nie chciałabyś być trenerem, a teraz słyszałem, że może jednak. Zmienia mi się, Kiedyś mówiłam, że nie ma szans. Trenerem nie będę na pewno, że w ogóle nie widziałam siebie w tej roli. Ale to właśnie podobno tak jest, że młodzi zawodnicy często tak myślą, później z upływem czasu im się to zmienia. Ja myślę, że teraz byłabym w stanie, jestem przekonana o tym, że gdybym, no nie wiem, dostała jakiegoś, tak, dzieciaczka, propozycję, że miałabym się zająć jakimiś dzieciakami od zera, od samego początku, to wiem, że krzywdy bym im nie zrobiła na tym początkowym etapie szkolenia, bo mam już takie doświadczenie, taką wiedzę, że byłabym w stanie poprawnie, technicznie nauczyć ich grać, poprowadzić, dokładnie pokazać, o co w tym wszystkim chodzi, jak pewne rzeczy robić. I też mi się wydaje, że mogłoby mnie to bawić. Mhm. Mamy dzisiaj trochę ciepły dzień. W korwecie jest taki bajer jak wentylacja foteli. Chcesz sobie włączyć? No pewnie. Chcesz? Dobra, no to czekaj tutaj. Czekaj tym chyba. O. Za chwilę powinnaś poczuć, że tam już wiesz. Komforcik. Dobra, wychodzimy na ten, na najdłuższą prostą, na Silesia Ring, to spróbujemy zrobić 200, dobra? Okej. Mamy 150. Będzie? O, jest 200. Jest. Tak wiesz, zamknęliśmy hamulec na styk. Okej. Okay. Widzicie, Natalia nie piszczy, nie boi się tego, co się za tutaj... Za nią mówiłam. Co ja z nią robię. Ja się zastanawiałam, czy będę piszczeć, czy nie będę piszczeć. Jest dobrze. Wiesz co, no właśnie. Wracając jeszcze do tych twoich doświadczeń, zanim zaczęłaś kosić konkurencję, jak leci. Trochę to czasu zajęło. Dokładnie, no właśnie, do tego zmierzam, że zdarzały się pewnie też porażki. I na ile ważną sprawą w sporcie jest taka porażka? Na ile można z niej dużo wyciągnąć? No wiesz, nie będę tu nikogo okłamywać, że na początku to właściwie cały czas ja dostawałam po tyłku. Zawsze mnie wszyscy bili. Mhm. Później przybijałem piątkę, mnie klepali po plecach. Wszyscy więcej potrafili, więc to oni ze mną wygrywali. Później to się odwracało, ale musiałam na wszystko sobie zapracować. Ja też byłam takim dzieckiem, że nie płakałam po porażkach. Uh-huh. Często jest tak, jak idzie się na jakieś zawody dla dzieciaków, dla tych młodszych kategorii wiekowych, to te dzieci płaczą. No za każdym razem płaczą. Ja nigdy nie płakałam, może raz mi się zdarzyło, że się poryczałam po jakiejś porażce, ale zawsze te porażki mnie jakoś tam motywowały, ale to trochę czasu wszystko zajęło, zanim nauczyłam się grać na tyle, że to częściej ja odchodziłam od stołu, tak, jako zwycięzca. Mhm. A ja myślę, że bez porażek tak naprawdę nie ma zwycięstw, że musisz zapłacić frycowe, musisz się nauczyć przegrywać, musisz zaznać tego uczucia, musisz to poczuć, musisz wiedzieć, jak to smakuje, żeby później móc w stanie wygrywać, bo no to też jest przykre doświadczenie, ale to jest doświadczenie, które chyba jeszcze więcej uczy niż zwycięstwo. No właśnie. Więc w sporcie jest i jedno, i drugie.
i trzeba mieć tego świadomość, że nie zawsze się czyli wygrywa. Nie należy się takimi rzeczami jakoś tam, wiesz, mega przejmować i załamywać, tylko po prostu trzeba sobie powiedzieć, że to jest potrzebne, to jest element rozwoju i tyle. Jasne, no. Jasne. To jest ciężkie, bo nikt nie lubi przegrywać, nikt nie lubi dostawać po tyłku. Ja też często te wszystkie porażki, jakie mi się przytrafiają, przeżywam, ale najważniejsze to jest chyba po prostu wyciągnąć wnioski. Czegoś się z tej porażki, wiesz, nauczyć, żeby później szanse na odniesienie kolejnej malały, żeby wiedzieć, co można zrobić, żeby już nie przegrywać, żeby przegrywać rzadziej. Ale też czasami się te porażki przydają jako taka rzecz, która nas sprowadza do takiej równowagi na dobrą drogę, bo wiadomo, że zwycięstwa tak trochę unoszą, dodają pewności, a ta porażka czasami nas tak sprowadza na ziemię i wtedy wracamy na dobre tory. Dokładnie. Czujesz coś takiego, że jakąś taką zazdrość, że nie wiem, że kurczę, jak jej się to udaje, no bo wiesz, ludzie nie widzą tych twoich treningów, że siedzisz 8 godzin dziennie na sali i wiesz, i jesteś zmęczona, ale mimo to wracasz w kółko, ale ci zazdroszczą, tak? Czy nie, ludzie często nie widzą tej drugiej strony. Myślę, że w jakiejkolwiek dziedzinie, czy w sporcie, czy w jakiejś tam innej pracy, ludzie często widzą tą jedną, tą lepszą, pozytywną stronę, a nie mają bardzo często świadomości, ile to kosztuje. Ile to kosztuje, dokładnie, jaka to jest ciężka praca, ile to jest wyrzeczeń. Przede wszystkim też w młodym wieku, ile to jest wyrzeczeń. I no, nie da się ukryć, nie wszyscy by na to poszli, nie wszyscy by w tym wytrzymali, bo to jest jakiś rygor, który musisz sobie narzucić, którego się musisz trzymać. Więc nie przychodzi za darmo. No, na wszystko musisz zapracować. No ale taki profesjonalny sport wymaga dużo takiego, no właśnie to, co już gdzieś się tam przewijało, dużo takich jakichś poświęceń, wyrzeczeń. No i co tak naprawdę trzeba, z czego trzeba zrezygnować, żeby robić to na takim poziomie? Z wielu rzeczy musisz zrezygnować. No też prywatnie na pewno dużo. Pewnie, musisz wcześniej zacząć, także ten cały okres szkolny. To wygląda trochę inaczej niż w przypadku twoich rówieśników, tak? Inni imprezują, a ty ćwiczysz. Dokładnie, inni imprezują, ty nie imprezujesz, bo albo jesteś na turnieju, albo trenujesz, albo, nie wiem, masz jakieś inne rzeczy. Po prostu nie możesz zerwać nocki, czy nie możesz zerwać północki, no bo będziesz, wiesz, następnego dnia nieprzytomny, nie po to się gdzieś tam haruje na przykład przez jakiś czas, żeby później to tak no, w sekundę zatracić, więc to takie właśnie nastoletnie lata to chyba są takie najtrudniejsze, bo trzeba się pogodzić z tym, że a później to już też, wiesz, po kilkunastu latach jakiejś tam pracy masz efekty, więc wiesz, że to, co poświęciłeś, to, co ja poświęciłam, ja widziałam, że to mi coś dało, że dzięki temu coś mam i ja tego absolutnie nigdy nie żałowałam. Co dalej, tak? Jakie stawiasz sobie teraz cele na przyszłość i czego możemy się spodziewać? Trudne to pytanie. Chciałabym powiedzieć, że wiesz, samych złotych medali, samych zwycięstw, no ale wiadomo, że to nie, tak, nie jest to takie kolorowe. No na pewno nie zamierzam jeszcze kończyć kariery. Mam czyli nadzieję, kolejna olimpiada? Tak, jasne. Tokio 2020 to jest mój cel. Chciałabym wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich i później Paraolimpijskich. Super. Mam nadzieję, że to będzie możliwe, że to marzenie się zrealizuje. Będę do tego dążyć, ale wiadomo, że do tego jest jeszcze trochę czasu. Po drodze mam mnóstwo innych startów, jak liga, turnieje międzynarodowe. Ja po prostu bym chciała się rozwijać, chciałabym się uczyć cały czas nowych rzeczy, żeby grać na wyższym poziomie, ale też chciałabym ogrywać zawodniczki z czołówki światowej. Wiesz, u nas w tenisie stołowym jakby takim wyznacznikiem twojego poziomu sportowego jest ranking światowy, który pojawia się co miesiąc. No to on działa tak, że za zwycięstwo z notowaną wyżej zawodniczką dostajesz dużo punktów, za porażkę z zawodniczką, która jest niżej od ciebie, te punkty są zabierane. Okay. Ja jestem aktualnie na 63. miejscu, jest to mimo bardzo dobre miejsce. Mimo tych wygranych i tak dalej? Tak, to też dzięki temu jestem tu, gdzie jestem, bo jakbyś tak, wiesz, przeleciał całą listę z góry, no to są głównie Chinki. Bardzo dużo to są azjatyckie nazwiska, w dużej mierze właśnie chińskie. Mało jest tych prawdziwych europejskich. Tak się mówi, że jak jesteś w pierwszej setce, to znaczy, że naprawdę dobrze grasz, że potrafisz grać. Także chciałabym być cały czas wyżej w tym rankingu i oczywiście też chciałabym bronić tego, co zdobyłam w sporcie paraolimpijskim.
nie chciałabym oddać tych wszystkich tytułów w inne ręce, więc będę ich, mam nadzieję, dzielnie bronić, plus będę się piąć w górę w tym sporcie olimpijskim. Ostatnie pytanie. Jaka była twoja najbardziej taka ekstremalna przygoda? Chyba dzisiaj. Okej. Okay. Przejażdżka z tobą. Miło to słyszeć. A może masz ochotę ten... zamienić się miejscami? Zamienić się miejscami? No pewnie, mogę. Tak? Jasne, że tak. Czemu nie? Lecimy. Tak, lecimy. Powierzę się w twoje ręce. Tak w sumie jak zwykłym takim miejskim autkiem, nie? Tak, ja tutaj wiesz, będę robił za pilota. Będę wszystko mówił. Aha, to jest ta prosta, tak? Tak, to jest ta prosta. Teraz masz tutaj na Silesii takie fajne oznaczniki, 150 metrów, 150 metrów do nawrót. Zakrętu, tak? Tak, nawrót 180 stopni, tu masz praktycznie taki jeden z trzejszych zakrętów. Teraz jak z niego wyjdziesz, możesz trochę dodać gazu, bo później masz taką eskę tylko. No i tutaj się zbliżamy do takiej eski, musisz w lewo i w prawo. A czuć ten moment, jak dodajesz gazu, od razu tak trochę wgniata, nie? No czułam, jak ty dodawałeś. Aha. Ja wiesz, tak depnę, ale nie wiem, ale czuć mocno. Czyli co, to jest twój debiut na torze wyścigowym? No, o, proszę. Cieszę się, że mogliśmy się do tego przyczynić. No ja też. Ja myślę, że ja się chyba jeszcze bardziej cieszę niż wy. To myślę, że jak na debiut, to całkiem fajne auto sobie ten trafiłaś. Nie najgorsze, nie? No chyba mogłabym tak jeździć, jak mi się wydaje. No myślę, że wiesz. Wiesz co ciekawe, ono ma odłączane cylindry. Jak sobie jedziesz tak na autostradzie, on normalnie silnik V8. Ale jak jedziesz na autostradzie ze stałą prędkością, z niskimi dosyć obrotami, tam powiedzmy około 2000 i mniej, to on odłącza połowę silnika i chodzi tylko na czterech cylindrach. No i wtedy jest w stanie spalić około 8 litrów na setkę. Fajnie warczy. No, nieźle. Czyli może być nawet całkiem ekonomiczny. No, dokładnie. A propos tego, że powiedziałaś, że mogłabyś jeździć na co dzień, to wiesz. Bo normalnie pewnie to trzeba by lać i lać. Dokładnie, jakby cię tam jakiś paparazzi gonił z aparatem, to tylko wiesz, redukcja i nie ma cię. Natalia, to bardzo, bardzo ci dziękuję, że odwiedziłaś nas w odcinku. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jasne, tak, bardzo mi się podobało, naprawdę. Także wielkie dzięki za zaproszenie. Wiedziałam wcześniej, że mi się będzie podobać, ale nie spodziewałam się, że aż tak bardzo. Bardzo mi miło. To do zobaczenia, zapraszamy, odwiedzajcie Natalię. No nie wiem, czy ktokolwiek o niej jeszcze nie słyszał, ale jak nie, no to odwiedzajcie ją na Facebooku i spodziewajcie się kolejnych wyczesanych odcinków Pasji na Krawędzi.